Cześć! Szydełkowa gwiazdka, wzór 11. Zapraszam. Możemy je wykonać w dwóch wersjach, z zawieszką lub bez. Obie są, myślę, że śliczne. Bawełna 50 gram 170 metrów, zalecane szydełko 3,5 mm. Ja użyję szydełka 2,5. Ty oczywiście możesz użyć swoich nici. Dopasuj tylko szydełko. Zaczynamy od pętelki i 6 oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Zamykamy w okrążenie. Wkłuwamy tutaj w to pierwsze oczko. Przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym kółku. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek na kółku. Trzeci, czwarty, mamy 4, a będzie 16. Piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty słupek. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy tutaj w to trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe, nie, tym razem półsłupek, to jest ważne. 20 oczek łańcuszka, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 oczko łańcuszka. Robimy taki duży pikotek. Wkłuwamy tutaj, przeciągamy przez te dwie nitki. Oczko ścisłe. Tak to wygląda. Przechodzimy na kolejny słupek. I nie oczkiem ścisłym, a półsłupkiem. 10 oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte oczko łańcuszka. I tak samo chwytamy te dwie nitki. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Przechodzimy na kolejny słupek. Półsłupek. Na przemian większa pętelka i mniejsza. Ja mam tutaj 20 i 10. A więc pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte oczko łańcuszka, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste, dwunaste, trzynaste, czternaste, piętnaste, szesnaste, siedemnaste, osiemnaste, dziewiętnaste, dwudzieste oczko łańcuszka. Przeciągamy przez te dwie nitki. Oczko ścisłe. Przechodzimy na kolejny słupek. Wykonujemy półsłupek. Tutaj 10 oczek łańcuszka. Trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte. I tak samo. Przeciągamy przez te dwie nitki. Oczko ścisłe. Przechodzimy na kolejny słupek. Półsłupek. Tak pracujemy całe okrążenie. Oczywiście możecie sobie sami ustalić wielkość tych pętelek. Ja tutaj mam 20 i 10. To już jak sobie chcecie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy tutaj w tym miejscu. Przeciągamy
oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Nitkę odcinamy, chowamy, krochmalimy, ale jeśli chcesz wykonać zawieszkę, wykonaj ją w tym miejscu. Powiedzmy tak, 40 oczek łańcuszka. Myślę, że będzie ok. Uważamy, żeby tego łańcuszka nie przekręcić, ale jeśli nawet go przekręcisz, też się nic nie stanie. Wkłuwamy tutaj w to samo miejsce. Przeciągamy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy, nitki chowamy. Gwiazdka gotowa. Trzeba ją wykrochmalić, napiąć, by nadać jej kształt. Ja to robię w ten sposób. Zostawiamy do wyschnięcia i cieszymy się wspaniałą, nie tylko świąteczną ozdobą. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia. Cześć!